Dawno nie było protok, więc dzisiaj zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zachowaniu na scenie, przed sceną i czego robić, co robić, czego nie robić. O tak, ale najpierw szybko zapytam, jak tam prep, bo zacząłeś prep i co tam u ciebie? W porządku w sumie. Teraz zacząłem, z tego co pamiętam, chyba czwarty tydzień prepa. Trochę ze mnie poleciało, bo tam wczoraj miałem około 110 z małym hakiem, nie wiem, 110 chyba i 2 kilogramy. Więc powiedzmy od tego sezonu, znaczy od momentu jakby kiedy kończyłem masę i kiedy tam też się pochorowałem, te powiedzmy z tych 116, później do 112, to trochę zeszło, ale na ten moment, czekaj, dajcie sobie jeszcze tą muzykę przyciszę. Na ten moment jakby wszystko przebiega zgodnie z założeniami. Nawet powiedzmy niedużym nakładem jeszcze, że tak powiem, no nie wiem, Suplementacyjnym. nawet nie suplementacyjnym, ale I kardio jakby nawet chyba nie takich, robisz wiesz, jeszcze. wszystkie te rzeczy, które się gdzieś tam wyciąga na samym starcie, to czy tam przed końcówką jeszcze nie zostały ruszone. No nie, nie robię też kardio, mam bardzo dużo jedzenia, w zasadzie niewiele mniej niż na masie. Schodzi ze mnie praktycznie z dnia na dzień. Wczoraj nawet wysyłałem fotki Stefanowi, pozwolił mi na normalny gdzieś tam obiad z rodziną i tak dalej. Więc dzisiaj rano wstałem i ta waga trochę poszła do góry, bo tam miałem niecałe 111 kg, trochę pełniejszy się zrobiłem. Także póki co spoko. Zobaczymy, co będzie pokazywało najbliższe dni w tym tygodniu jeszcze. No tak, do zawodów jeszcze 10 tygodni, chyba 11, tak? Więcej tam jest. Dzisiaj jest 18, no to dokładnie 12 tygodni. A, to jeszcze macie bardzo dużo czasu. No No, ale no. pierwszy raz chyba tak długo będziesz robił, co? W sensie, że tak szybko zacząłem? No. Tak, ale to już po prostu byłem zmęczony jedzeniem na masie i ani to nie szło w jednym kierunku, a praktycznie była tendencja spadkowa, więc nie było sensu tego przeciągać, nie? No w pewnym momencie pchać jedzenie, żeby tylko pchać, żeby wiesz, no bo co z tych wszystkich numerków, że wiesz, o jesz 1500 węgli, czy milion tam wiesz tłuszczów, jak nic z tego tak naprawdę wiesz, częściej jesteś na wizycie niż to przejadasz, albo w ogóle tego nie przejadasz No może. dokładnie, tym bardziej, że ja już później nawet nie przyjadałem wszystkiego, no nie? Więc jakby też ten mój bilans kaloryczny był ciut niższy niż powinien być, no nie? No, nagrywaliście coś dla siódemki, The Road to, nie I'm pamiętam. too show. Tak, to show nagrywaliście. W piątek będziemy nagrywać z Marcinem. Właśnie tak akurat, powiedzmy, będzie się kończył ten czwarty tydzień redukcji. Będę chciał jakby słowem wstępu coś powiedzieć, bo też dawno nie było ze mną filmu. To będzie na pewno coś tam powiedziane i pokazane. No właśnie, mamy sobie przygotowania do zawodów i zacznijmy od tego. Na co możemy mieć wpływ na scenie, że tak to nazwę? No bo na zawodników obok zerowy. Nie jest to, wiesz, walka, że tak to nazwę. No nie masz tutaj opcji uderzenia kogoś, czy pobicia go, wiesz, liczebnie, że tak to nazwę, mierzalnie. No. Więc mamy sobie wpływ na jakie rzeczy? No, przede wszystkim na samych siebie. Dokładnie. Generalnie chyba tylko na, znaczy, wiesz, może jakby też nie na wiele, tak, na siebie, ale najważniejsze, co uważam za takie pierwszoplanową rzecz, za pierwszoplanową rzecz, to jest spokój i opanowanie, bo rozumiem zawodników, którzy gdzieś tam są, jakby, nie wiem, pierwszy raz mają z tym styczność, są debiutantami, pierwsze ich zawody, więc mogą się denerwować, mogą nie wiedzieć, jak się zachowywać i tak dalej. Natomiast to też pewne rzeczy wynikają z przygotowania przed sezonem. Tutaj mam na myśli głównie pozowanie i tak dalej, no nie, bo jakby oglądając ostatnie zawody właśnie w NPC, te, które się odbyły parę tygodni temu, no to jednak te braki w pozowaniu widać wśród wielu osób, no nie? I też takie, nawet wśród doświadczonych zawodników, niektóre sceniczne zachowania przypominają trochę te takie, wiesz, u osób początkujących, no nie? Jak ktoś jest pewny siebie, pewny tego, że ma formę pozowanie, to widać to od razu na tej scenie. Nie ma żadnych takich, powiedzmy, nie wiem, zbędnych ruchów, takiej elektryki w człowieku, no nie? Bo niektórzy to, ja to mówię, że są elektryczni na scenie i
czasami skaczą z pozy na pozę, czy ogólnie nie słuchają tego, co mówi, powiedzmy, sędzia prowadzący, czy główny sędzia wydając komendy, i są zamotani, no nie? A tutaj tak naprawdę wiele nie trzeba. Ja rozumiem też, że dochodzi odwodnienie i mózg pracuje troszeczkę wolniej, no ale też nikt nikogo nie pogania tak naprawdę, więc według mnie to opanowanie, wychodząc już, i taki spokój bardzo dużo daje. No tak, tak jak zaczynamy sobie zawody, mamy zawsze wyczytanie naszego nazwiska, w ogóle w NPC, to powiem dla osób, które zaczynają, bo często zauważyłem, to był błąd, nie wiem, czy nikt im nie przekazał, czy coś, ale zawsze jest przywitanie, tak jakby zawodnika, pokazanie tych trzech, czterech puste, pierwsze 20 sekund dla siebie, prawda? I tutaj zawsze wyczytują twoje nazwisko i wystarczy, żebyś stanął, wziął głęboki wdech i już jesteś luźniejszy troszeczkę, co nie? I myślał, okej, okay, mam cztery pozy i to już trzeba ćwiczyć, bo sędziowie mają już pierwszą opinię wyrobioną, a tego nikt praktycznie nie robi na początku. No tam zwykle jest kilkanaście sekund na to, żeby w tym prejudgingu się pokazać, tak? Wiele osób właśnie, tak jak powiedziałeś, nie wie o tym, że w NPC jest taka formuła jakby pierwszego zapoznania się z zawodnikiem poprzez przez sędziów, nie? I wtedy jest wyczytane to nazwisko i tak naprawdę tutaj wystarczy, no nie wiem, wyjść, stanąć w line-upie, zrobić jakieś tam, nie wiem, bicepsy przodem, odwrócić się tyłem, znowu przodem, tak żeby był ogólny pogląd na całą sylwetkę już w późniejszych porównaniach, bo a to też tak jak właśnie wspomniałeś, oglądając poprzednie zawody, zawodnicy nie wiedzieli, jak się zachować, no nie, podczas tego prejudgingu. I tutaj no, nie można mieć jakby do nich pretensji, tak, ale... A ja właśnie powiem, że można. Wiesz czemu? No bo do kogo mieć pretensje, jak nie do nich? No wiesz, to jest... To od ciebie nikt nie wymagał, jak wychodziłeś na pro, gdzie byłeś na początku, wiesz... No wyszedłeś na pierwsze zawody i jakbyś wyszedł na te pierwsze porównanie, jakby ci nikt nie powiedział, jakbyś stanął, jak wiesz, jak kołek i dzień dobry, jestem Krystian i zszedł. I wiesz, ja byłem przygotowany, bo w Anglii, gdzie byłem na zawodach, ten prejudging był. Ja też wcześniej wiedziałem o tym, że jest taka formuła zawodów, że wychodzisz, masz kilkanaście sekund dla siebie i musisz się pokazać, tak? Później schodzisz, są porównania, układ dowolny, tak? I dekoracje. No i dokładnie ta sama formuła jest na zawodach pro, no nie? I w debiutach i tak samo, w debiutach. Tak, chyba, tak. Bo to są teraz podziały na nowizmy. Tak, że jest bardzo duża ilość chyba zawodników, to wtedy się z tego rezygnuje, ale też nie do końca jestem pewny. Nie, nie chyba nie, wiesz, chyba zawsze dadzą te 10 sekund, ale ja bym tutaj... troszkę inaczej podszedł do tego niż ogólny pogląd, zarys sylwetki, wiesz? Ja bym podszedł do tego, że bardziej pokazać swoje najlepsze cechy. Takie pierwsze wrażenie. Tak, 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 w stylu, no bo wiesz, jak na ciebie patrzą na scenie i od razu zobaczą, to potem do tego przejdziemy, ale jak zobaczą, że wiesz, że jesteś, na przykład wychodzisz i masz najgorsze bicepsy przodem i ty walniesz te bicepsy przodem i powiedzą... Nie no, jak najbardziej to kwestia... tych płuc, które pokażesz w prejudgingu, to jest już no właśnie twoja indywidualna sprawa, czym będziesz chciał jakby zaskoczyć tych sędziów, o, w ten sposób. Właśnie, nie? Bo pewność siebie, i musimy tutaj wziąć pod uwagę, że sędziowie już, szczególnie jeżeli już mówimy o kulturystyce, zresztą tu o każdej kategorii możemy wspomnieć, bo to samo jest w męskiej, to samo jest w bikini, to samo jest w klasyk i tak dalej. Za każdym razem sędziowie no, będą już zmęczeni, będą widzieli tych ziomeczków, wiesz, 100, 150, 200 przed tobą. I jak nie zrobisz czegoś tak, jak to dobrze nazwałeś, szokującego, no to oni będą mieli takie, no kolejny ziomek wyszedł, pokazał nam bicepsy i tyle, co nie? No. Więc musisz to jakoś pokazać wyjątkowo, musisz zwrócić uwagę, właśnie, bo uczysz, prawda, pozowania. I za każdym razem... Za każdym razem tutaj na tą pewność siebie zwracasz uwagę, żeby stać dumnie, prawda, a nie jak... No tak, praktycznie wszystkie gdzieś tam konsultacje takie indywidualne, czy nawet te warsztaty, które robiliśmy z Bartkiem, cały czas to podkreślamy, że jednak pewność siebie to jest, uważam, że najważniejsza rzecz, stojąc na scenie, tak, bo...
jak stoisz jak taka, wiesz, ciota za przeproszeniem, ani uśmiechu, ani nic, tak jak Ian chociażby, bo kurwa, Dorian się nie uśmiechał, to Ian też się nie uśmiecha, no to jesteś, tak wiesz, zresztą ja pamiętam, odkąd zacząłem startować, nawet jeszcze, powiedzmy, wiesz, przed rozłamem federacji, to każdy powtarzał na każdych zawodach z sędziów, który, nie wiem, podchodził do mnie, czy z którym rozmawiałem, że musi być prezencja, musi być uśmiech, musisz być, wiesz, nawet jak jesteś niezadowolony czy zmęczony, no to trzeba trochę poudawać, że się dobrze bawisz, że sprawia ci to frajdę, tak, i tak dalej. Nie możesz stać na tej scenie za karę, no bo jesteś na, powiedzmy, trochę. No, no nie trochę, na przegranej pozycji, nie? Hubert Olborski, myślę, że się nie obrazi, bo rozmawialiśmy o tym już prywatnie, ale myślę, że się nie obrazi, było ich chyba 40 na Mistrzostwach Świata w Egipcie i wiesz, tam było bardzo, bardzo ciepło. No i po prostu patrzyli na lewo, ktoś padał, na prawo, ktoś mdlał. I wiesz, chyba szóste porównanie wyszło i wszyscy się zastanawiają, Hubert to tak. Wiesz, wszyscy się zastanawiają, co on taki szczęśliwy, wszyscy wywaleni, wiesz, ledwo tam chodzą. Się okazało, że mu się warga przykleiła i nie dał rady A, odkleić. I on tak stał dowiosła? w każdej pozie, czy przodem, czy bokiem. Zawsze. No, Wiesz, ale to też plus. No i ludzie powinni z tego czerpać, że no, tak jak mówisz, wychodzisz, od razu jesteś pewny siebie. Nie możesz wyjść na scenę, mamy sobie najpierw te, prawda, przywitanie, potem mamy wywołanie grupy, tak? znaczy, no, No bardziej to jest. Pierwsze porównania są te takie numerkami, tak? Czy numerkami. tam. No, no dokładnie. I sędziowie, Nie. jeżeli widzą, że idziesz pierwszy, tak, masz klatkę wysoko, jesteś uśmiechnięty, stajesz od razu ładnie w pozycji, tak? No to rzucą na ciebie oczy, tak? No bo masz tak, sześciu chłopków. Powiedzmy, w klasyku to najczęściej widać, tak? Sześciu są podobni, są świetni wszyscy, świetnie przygotowani, wszyscy mają te piękne talie, są docięci, wszyscy mają czarne gacie. I co teraz? Wiesz, No. czym ty się wyróżnisz? Wiadomo, są jakieś tam detale i tak dalej, ale no, pokażesz coś, co. No, coś, co jeszcze musisz pokazać, co jeszcze ktoś nie pokazał, tak? Musisz się zaprezentować w inny sposób. No dokładnie, tylko też tutaj takie wchodzenie na zbyt dużej fafie, jak to, że tak to ujmę, to uważam jest trochę przesadzone, bo no nie wiem, jakoś tak. Wiem, o co ci chodzi, żeby nie kozaczyć, a po Tak. prostu być pewnym siebie, co nie? Dokładnie, No właśnie, i okej, przejdźmy sobie do pust, tak? Powiedzieliśmy, że zawsze w line-upie musisz stać w miarę dumnie i tak dalej. Okej, potem mamy pozy obowiązkowe. Najpierw, okej, mamy pozy obowiązkowe, wiadomo, i tak dalej. zwroty Co, jeszcze są przed. tak, zwroty i co mnie razi przejścia. Jesteś, stoisz przodem, fajnie wszystko. Potem jest quarter turn to the right. A, zawody NPC są po angielsku, to tak jakbyście, przesłuchajcie sobie, bo czasami słyszysz zwrot w prawo, a wszyscy jeb w lewo. No bo, a ja wiem, o co chodzi, jakby, znaczy, nie umiem tego wytłumaczyć, ale w większości się wydawało, że jak się odwrócisz w prawo, to musisz tak o zrobić, nie? Jakby w przeciwną stronę do wskazówek zegara, no, nie? No, a nie przez prawą rękę, tylko na prawą rękę, o. I dlatego większość ma z tym problem, Na zawodach któryś pro ostatnio tak było, że w drugą stronę wywinął. nie? No, zdarza się. Ale to już tak wiecie, to tylko w gwoli przypomnienia, ale chodzi mi o to, że jeżeli robicie zwrot, jeżeli zrobimy zwrot, to pierwsze co uczysz zawsze, Jest brzuch. nie możesz i stanąć sobie i wiesz, wywalić brzucha bokiem, tak? Tylko ja zawsze mówię, zakryj się i dopiero przejdź, tak? Wtedy możesz ten brzuch wciągnąć. Teraz jest straszny nacisk na tą talię. Jest duży i tutaj myślę, że będzie coraz większy, no bo jakby dochodzimy do tych rozmiarów, że gdzieś to się zatraca. Znaczy, no nie, ja akurat nie, ale dużo zawodników z tej takiej ścisłej topki i zwracają na to sędziowie uwagę, zwłaszcza przy przejściach, jak ktoś się właśnie chociażby obraca, nie, na prawo, czy z, nie wiem, pozy tyłem na pozę przodem i odwrotnie, to o tym nie pamięta, no nie? Dlatego też jak
właśnie gdzieś tam jesteśmy na pozowaniu, to ja staram się przynajmniej mówić, żeby zawsze stać na lekkim wdechu, no nie? Nie trzeba to jakby zaciągać tego brzucha aż tak bardzo non-stop i pilnować czy napinać, ale sobie delikatnie go wciągnąć, nie? I wtedy to bardzo ułatwia, bo nie wypuszczasz brzucha przed siebie i bokiem jak już staniesz, no to jesteś w miarę równy i co? Proporcjonalny? No, dokładnie. Co do oddychania też, klatką, bo dużo osób. Tak, tylko właśnie ile osób tak naprawdę potrafi oddychać przez klatkę, no nie? No właśnie to jest problem, bo większość facetów ogólnie to jest, prawda, uznane, że kobiety raczej oddychają klatką, a A wiesz, facet a znowu faceci przeponą. jednak, wiesz, przeponą tutaj działają, więc warto to też studiować, że jak przechodzimy, to mamy. Wiadomo, nie, co do pust tyłem, prawda? To, co ja zauważyłem właśnie z przechodzenia z powrotem do przodu, to ludzie się spieszą. I sam to widzisz. To jest takie myk, 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 myk. Z tyłu, jak przecież stoisz, to możesz jeszcze spokojnie i dopiero przejść. Tak jak mówisz, Tak. nikt nie pogania, nikt kijem nie tłucze. Czy wiesz, to też nie ma co się odciągać za bardzo, no nie, Tak. bo w końcu się skończy czas na to, żeby się zaprezentować, no ale też nie robić tego na zasadzie, że wiesz, ktoś nagle ty mi łup, jesteś już z przodu, nie? Tam w ćwierć sekundy. Jednak też wychodzi, że kulturystyka właśnie na scenie trzeba myśleć. Trzeba bardzo, bardzo się zastanawiać. Okej, okay, mam nogę, tak? Nogę muszę dać minimalnie do przodu. Pamiętam, na lekcji Krystian powiedział mi, przekręć się bardziej i zepnij skosy, tak? Wciągnij to powietrze, przechodząc i tak dalej. To wszystko musisz tak kalkulować i mieć to tak naprawdę taki scenariusz już wychodząc, jak będę to wszystko rozgrywał, prawda? Bo w porównaniach teraz jesteś jednym, dwóch, góra. Bo nie robią wielu porównań. No chyba, że już jest bardzo, bardzo. No jak jest, powiedzmy, no nie wiem, ten klasyk taki, który ma te 15 osób, no to zrobią 3, no nie, po piątkach, no i później kaloty, a znaczy, no w sensie, że będą 3 porównania. No jak bikini jest trochę bardziej obsadzone, no to tam będzie znowu więcej, no tylko, że też bikini jakby tutaj uważam, że nie wymaga aż tak dużego nakładu, jeśli chodzi o utrzymanie pozycji, czy w tym line-upie, jak z tyłu stoisz, no nie? No Tak, właśnie, no, jak stoimy z tyłu, jak powinniśmy mają stoić z trochę tyłu? więcej swobody, bo mogą sobie, wiesz, przestawić się z nogi na nogę, tu w międzyczasie odpocząć i tak dalej. No a jak my stoimy w line-upie, kulturyści ogólnie, czy zawodnicy sportów sylwetkowych, jak powinniśmy się, znaczy nie w line-upie, tylko z tyłu, jak jesteśmy już cofnięci, bo niektórzy na przykład staną, wiesz, i wydaje im się chyba, że są, wiesz, na plaży u wujka w juracie, tak o sobie rączki położą i stoją, i siemano, co nie? No, dopóki mamy siłę, to stoimy w tym line-upie, nie? To większość, też pamiętajmy, że nie jesteśmy na poziomie zawodników top, tam powiedzmy nawet, nie wiem, 10 Mister Olympia, że możemy sobie pozwolić na to, żeby oprzeć sobie, nie wiem, ręce tam właśnie na klatce czy na biodrach i sobie po prostu stać, tylko trzeba walczyć o tą pozycję i o te miejsca później, no nie? Jak mówię, jak ktoś jest zmęczony, no to okej, to niech na chwilę te ręce opuści, na pięściach sobie postawi je tutaj gdzieś tam delikatnie przy biodrach i niech stoi, no nie? Z napiętymi nogami, nikt tam nie wymaga, żeby praktycznie, no nie wiem, w bezruchu stać 7 minut czy tam 10, jak będą trwały porównania, no nie? No, albo niech zrobi na przykład jakiegoś, wiesz, mos muskulara czy coś, żeby w tym momencie troszeczkę oddychać. Jak jednak masz te ręce zasłonięte, wiesz, na brzuchu, no to troszeczkę można W pooddychać. mądry sposób można odpocząć stojąc z tyłu nawet, no nie? Jeśli ktoś będzie sobie zdawał sprawę z tego, co robi. No i przejścia z pust do pust. Też zauważyłem, że wiele osób to robi, no jak robi, że na przykład mamy bicepsy przodem, tak? Potem stajemy i jest to. Najszerszy przodem, klatka bokiem. To musi być wszystko płynne. To nie może być takie, że wiesz, siema, siema, siema. No ale to wymaga pracy i czasu, nie? I naprawdę wielu, znaczy dużo spędzonego czasu przed lustrem i dopracowania każdego, powiedzmy, tego detalu czy szczegółu.
Ty nie miałeś nigdy problemu z pozowaniem. Nie miałem, ale też nie spędzam dużo czasu, jakby wiesz, na pozowaniu, z tym, że no będę musiał, bo widzę, że gdzieś tam nawet jak do fotek pozuję w tym okresie, to powiedzmy ta kondycja jest troszeczkę gorsza. Natomiast przejścia też będę chciał z pewnością trochę udoskonalić, o, żeby to wyglądało po prostu fajnie, no nie? Bo jednak to te zawody pro to jest, ujmę w ten sposób, taki trochę festyn dla publiczności, chociaż nie wiem, jak się będą odbywały najbliższe, te, które będą, czy tam publiczność będzie, czy nie będzie. Co nie zmienia jednak faktu, że jak wszystko jest ładne, płynne, wygląda tak, jak powinno być, to się dużo przyjemniej to ogląda. Ok, przejdźmy do kolejnej części, co robić, czego nie robić na scenie, czyli dzień zawodów, zaczynamy sobie i mamy ładowanie, które oczywiście nagle pomysły, który ja miałem tak idealny, tak inteligentny pomysł, który skończył jak skończył, ale wstajesz z rana i często jest pytanie, co ja będę jadł. I są różne opcje, prawda? Jeżeli masz start później, no to wiadomo, można zjeść normalny w miarę posiłek, prawda? Ale też już mamy te produkty, które nas nie zapychają i wiemy, a nie nagle wyskakujemy sobie, tak jak ja, z McDonaldem, którego nie jadłem w ogóle całego prepa, nic, żadnego cheata, a nagle to sobie wymyśliłem. No jak tak. U ciebie jest u podopiecznych? Jeszcze raz. Jak u ciebie jest wśród podopiecznych? Jak ty podchodzisz do tego no, ostatniego dnia? Te pytania takie właśnie typu co jemy i tak dalej, to pojawiają się nagminnie, bo tutaj bardzo dużo osób nie rozumie jakby filozofii ładowania. No nie? Tu nie chodzi o to, żeby się, że tak brzydko powiem, nawpierdalać i w magiczny, nie wiem, sposób za piźnięciem różdżką zrobić z nas się, powiedzmy tam, nie wiem, 75 kg nagle 85 dowalanego chopa, no nie? Bo jeśli ktoś ma, załóżmy ten, no nie wiem, 75 kg, no to jaki jest sens pchać w siebie, nie wiem, kilogram, półtora kilograma węgli w ciągu tam, załóżmy, nie wiem, znaczy każdego dnia przez ileś tam dni, no nie? Uważam to generalnie za bzdurę, bo więcej się wysra i pójdzie w kibel, niż to będzie przyswojone. Też no, pamiętajmy o tym, że nasze ciało ma ograniczoną ilość miejsca na glikogen, który może zmagazynować. I tutaj ja wiem, że to jest taka troszeczkę mentalność tego, że na redukcji się nie jadło, było się głodnym i się chce pojeść. Natomiast jeśli, znaczy ci, co oglądają i chcą startować, czy też startują, to mogliby sobie to wziąć troszeczkę do serca, że w dniu startu tak naprawdę lepiej jest zjeść mniej, niż zjeść za dużo. Ja przynajmniej na swoim przykładzie i na przykładach też wielu swoich podopiecznych, stosując taki schemat, że praktycznie, nie wiem, powiedzmy w dniu startu była znikoma ilość jedzenia, pozwalało to na zrobienie lepszej formy i pokazaniu się w lepszej formie na scenie, niż kiedy robiłem na zasadzie tak, że dawałem komuś mnóstwo jedzenia i forma się pogarszała, tak? Zaraz się zaczęło, wiesz, ciągnięcie wody, pocenie się na scenie i tak dalej. Sam też po sobie wiem, że mam czas na ładowanie, załóżmy, nie wiem, 2-3 dni przed startem, tak? I to jest dla mnie ten moment, w którym ja powinienem zjeść tyle, ile potrzebuję, żeby być pełnym. No, przez kilkanaście godzin, jeśli nie nadużywamy środków diuretycznych, nie jest w stanie wylecieć z nas, załóżmy, no nie wiem, 1,5 kg węglowodanów, które zjedliśmy w ciągu tam, nie wiem, na przykład 2-3 dni przed startem. Nie ma takiej opcji, nie? Bo też często gęsto jest tak, że ktoś jest płaski. No, nie można mieć na przykład, no nie wiem, 75 kg i być turbo nabitym na poziomie takim, powiedzmy, amatorskim, jak się spotyka na naszych zawodach. No nie? To są genetyczne friki, które mogą dojść tylko do takiego momentu i etapu, że co nie zjedzą, to są pełni. Tak? Wiesz, no oglądają się czasami młodzi adepci, ludzi takich jak Marcin Myśliwiecki, który tam właśnie ważył te 75 kilo, nawet mniej czasami,
wychodził na scenę, no i był tak nawalony, no ale nie wezmą pod uwagę jednego. Marcin ćwiczył tyle lat, on już ma tak gęsty ten mięsień, no dokładnie. No te ładowanie to tam mu tak dużo nie daje, bo on całą redukcję praktycznie słowa płaski nie widzi, że tak to nazwę, tej swojej płaskiej sylwetki. Nie używa go. Tak, tak samo Damian z Smurfcox. On cały czas będzie taki nabity, bo on ma taką sylwetkę pękatą, wiesz, okrągłą i tak dalej, gdzie u nas, no u mnie na przykład, no to zobaczysz to w mgnieniu oka. Płaskość u mnie jest to taka. U ciebie też, no nie widać aż tak tej płaskości. Widać w pewnym momencie, ale nie jesteś taki, wiesz, naleśnik. Nie, no racja. Tylko to też bierze się po prostu z lat treningu, no nie? Z tego jakby przerzuconego ciężaru. Jeśli mięsień jest sam w sobie gęsty, a nie tylko nadmuchany wodą, no to będzie wyglądało nawet na niskich kaloriach bardzo fajnie, tak? Tutaj... No i też, tak jak wiesz, ja mam 1,81 m, tak? Mam te ponad teraz te 120 kg. No to jest logiczne, że ja będę jeść troszeczkę więcej, szczególnie z moim metabolizmem, gdzie widzę, że tak jak ty, teraz robię zero kardio, zero. Nawet tych kroków z rana, żeby już, bo to jest 5000. Jem, jak wiesz, jak wyścigówka, jak mały pociąg. No naprawdę, żre tego dużo, a ta waga, tak wiesz, praktycznie do góry już nie idzie. Do dołu ona też będzie szła powoli, a pewnie jak zrobię się naleśnik, no to będę musiał żreć jak prosiak. I to jest proste. A nagle ludzie, tak jak mówisz, wiesz, obejrzą mnie na przykład, że mam dzień ładowania 1000 węgli i myślą oni po trenowaniu pół roku, gdzie mają 70 kg, że też będzie 1000 węgli, gdzie dlatego dla nich... Dlatego ja jestem zdania, że takich materiałów się nie nagrywa. No, bo czasami to jest taki, wiesz, błędny przekaz. Z jednej strony to fajnie, bo to ma dużą oglądalność, no bo wiesz, zawsze te liczby, takie szalone liczby, że wiesz, zjadłem 74 burgery i popiłem do tego 40 litrami soku, no to wiesz, przyjmie się jak ja pierdzielę. A z drugiej strony, jak damy materiał w stylu, no nie wiem, no jakikolwiek merytoryczny, w stylu, jaki styl treningowy będzie najlepszy, dopasowany do danej osoby, no to wiesz, wyświetleń 2000, 3000, no bo ludzie lubią takie, wiesz... Rarytasy. Nietypowe, niespotykane, wiesz, takie wow, takie, no im bardziej takie, wiesz, skrajne, tym lepiej. No, dokładnie, wiesz, tak z tym jedzeniem jeszcze to ja też zauważam jakby taką tendencję do tego, że zwieńczeniem całej redukcji etapu przygotowań musi na samym końcu być... Wpierdalanie. No... Świetnie to ująłeś. Staram się jak najmniejszy, bo już Bartek robi się kumaty, co prawda go nie ma, ale nie chciałem tego mówić. I to jest takim trochę uważam mankamentem dzisiejszej kulturystyki, nie? Czy też ogólnie przygotowań do zawodów sylwetkowych. Chociaż nie powiem, pierwsze moje przygotowania, które robiłem, to też tam miałem, nie wiem, zgromadzone kilka dużych milek, coś tam jeszcze i tak dalej. No nie? Finalnie po zawodach zjedli to moi znajomi, a nie ja. I później jakoś mi to tam przestało. No nie? To też jakby... Ja to wiele razy powtarzałem, że ja nie mam z takiego, wiesz, emocjonalnego podejścia do jedzenia. No nie? Ja mam bardziej takie... matematyczne, o. Wiesz, że jedzenie jest fajną nagrodą i tak dalej, ale musisz tak jak mówisz. Dużo osób też właśnie czerpie motywację, jeżeli chodzi o ładowanie z tych, wiesz, prosów, z zawodników, wiesz, doświadczonych, a popatrzeć na polską scenę starszych zawodników, co oni jedzą po zawodach. Idą sobie tak do pubu jakiegoś czy do baru, tak? Biorą sobie schabowszczaka z ziemniorami, piją piwo, idą spać, bo są tak wywaleni, że oni nie myślą o tym, żeby ile tu wpić czekolady, ale żeby się przespać i następnego dnia wracają do diety, może jeszcze jakąś tam, wiesz, sobie z żoną coś wypiją, troszeczkę wina i tyle. I to jest to wszystko. Ale wiesz, trzeba czerpać z tego, że okej, ładować 1500 gramów, wpierdalać, bo tak wpierdalali. Ale powiem ci, że jak byłem w Pradze 3 lata temu na backstage'u, to tam nie było osoby, która... Znaczy ja przez cały okres pobytu tam widziałem, jak na przykład Asza zjadł paczkę wafli ryżowych tylko.
przez cały, powiedzmy, od rana, gdzie były najpierw prejudgingi, do finałów, do wieczora. No nie, okej, tam mieliśmy 4 godziny przerwy, więc nie wiem, co jadł pomiędzy, no ale 2,5 godziny, czy tam 3, które byliśmy wcześniej na hali, no to nie wiem, nawet chyba całej paczki nie zjadł i później ją sobie dojadał, nie? Marek Olejniczak, to tam wtedy jeszcze go Mauro prowadził, to tam też 5 wafli ryżowych posmarowanych chyba dżemem, czy tam 6. I tyle, nie? Samson tak samo, jakieś tam, wiesz, chrupeczki sobie podjadał. Winkler to nawet nie wiem, czy cokolwiek miał ze sobą prócz gaci. I tak to wyglądało, nie? Winkler już i tak nabity. No, ale bardzo fajną rzecz właśnie powiedział mi wtedy Marek, że w dniu startu już, wiesz, nie jesz, nie? Miałeś czas na to, żeby naładować się wcześniej, te parę dni i wtedy był czas na jedzenie. A teraz to już, teraz masz być gotowy. No ale tak jak mówisz, wiesz, dzień startu, wody jest już mniej. Tak. Wiesz, diuretyki jakieś tam poszły u większości. I no ta flora, wiesz, jest no po takiej długiej redukcji, po tych wszystkich, wiesz, środkach, suplach i tak dalej, wiadomo jaka. I teraz nagle jeszcze, jak już wyłączyliśmy praktycznie wodę, no bo do zera się nie wyłącza, ale tam już pijesz jej mniej, nagle chcesz ładować, gdzie nie masz nośnika tak naprawdę, wiesz. No, zgadza się. No to już jest troszeczkę po ptokach. No i wiesz, i ta złudna iluzja, którą wspomniałeś, że nagle nas nabije i nagle będzie, wiesz, przeciętnego klasyka Rolly Winkler obok stał, co nie? No sorry, to się tak nie wydarzy, czy tam z męskiej sylwetki. No mówię tutaj po prostu o gabarytach, no ale no Dla panowie. mnie zawsze jest forma ponad nabicie, no nie? Jeśli widzę, że ktoś nie ma formy, to ładowanie tego nie zmieni i pchanie żarcia na siłę też nie ma sensu, no nie? Więc jest jeszcze mniej tego jedzenia. A z drugiej strony, jak powiedzmy u kogoś ładowanie trochę bardziej objętościowe powoduje to, że forma się pogarsza, no to jesz, robisz mniejsze ładowanie i tyle. W samym dniu startu to tak naprawdę... Nie wiem, do tego momentu wyjścia to powinny być może 2 posiłki. W No, a zależności od tego, o ten której wyjdziesz, tak? No bo powiedzmy, jak masz start z rana, no to zjesz to śniadanie i w zasadzie może coś tam jeszcze przed sceną takiego tylko, wiesz. Chociaż ja też jakby nie wiem, co ma dać to, że pół godziny przed sceną zjesz, powiedzmy, nie wiem, 5 wafli ryżowych. nic. Tak No. samo powiem ci, że bardzo często to widzę. Wiadomo, że jeszcze tam troszeczkę tej 20-30 gramów dekstrozy, troszeczkę żelek. No to coś tam przy pewnej suplementacji może pomóc, że tak to nazwę, minimalnie, minimalnie, ale bardziej w celu właśnie, żeby ta suplementacja nie sprawiła, że zemdlejesz na scenie. No, dokładnie. Potrzeby nie ma z tej suplementacji, co nie? No ale chcemy się Jak napić. za mocno przekręcisz, Tak, to jak jest za daleko, mocno nie? usłyszysz za dużo takich, Stryk, 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 stryk. to znaczy, że przegiąłeś, za dużo, za bardzo się zasuplementowałeś. No ale wiesz, ale widzę tak, jak mówisz. Jest 10 minut do sceny, a koleś wpierdala mi ryż. No. Ostatnio Adrian Cyronek w rozmowie mówi, że ty wiesz, co zrobił Kryzo? No wy co? No 10 minut przed startem on pobiegł se na stołówkę. No i co? No co, wody się napił? Nie. Zjadł, wiesz, walnął sobie łychę ryżu, walnął dorsza, rybę walnął i polał to olejem i wpierdolił i poszedł na scenę. No, Potem wiesz, ludzie mówią, o, on ma palumboizm. Nie, on nie ma palumboizmu, on jest daleki. Poza tym, już palumboizm poruszaliśmy, to nie jest tylko brzuch. To jest po prostu problem z kontrolą, przez to, że dopiero co żarł. I tutaj lata, przed sceną samą nie jemy, nie żremy czegoś, co będzie nam tam się działo. no nie zdąży się tu strawić ani nic, nie? Nie, tak samo jak wiesz, jest sobie powiedzmy, no ale to już nie będziemy poruszać tego, jak jest przedział pomiędzy, bo. Na przykład prejudging i finałami to też wtedy trochę inaczej, ale No, nie, no dokładnie. bo u nas w kraju tego nie ma, więc nie ma co tego poruszać. Okej, bronzer, to musimy na pewno o tym wspomnieć. Wydajcie na bronzer. Wydajcie na brązowienie. Znaczy inaczej, nie na brązę, tylko na natrysk. O, Na natrysk. na Niech was natrysk. ktoś pobrązowi i jak będziecie widzieli, że jesteście za jaśni, podejdźcie i powiedzcie, chcę jeszcze jedną warstwę. Tylko to też bardzo rzadko się zdarza z reguły, bo osoby, które mają doświadczenie i robią to bardzo często, te brązowanie natryskowe, doskonale wiedzą, jak dobrać właśnie
odcień brązera do tego, żebyś kolor miał odpowiedni. Nie? Tutaj jakby bardziej skłaniałbym się, jeśli ktoś sam robi brązowanie, to jeśli uważacie, że jesteście za jaśni, to wtedy się dokłada jeszcze jedną warstwę. Tak, naprawdę nie żałujcie, bo czasami się patrzy i ktoś wychodzi i jest po prostu kremowy taki na scenie. No ja na przykład w Pradze taki byłem, nie? Byłem za jasny, miałem ten bronzer wtedy, tak, miałeś Gelendy, co było, wiesz, po prostu no brzydko to wyglądało, bo światła tak naprawdę rozjaśniły mnie doszczętnie i ten kolor był gówniany, nie? No naprawdę, musicie być... Tym bardziej, że jeszcze brązowanie natryskiem, mgiełką, awałkiem czy rękawicą to jest zupełnie inna bajka. Nie? Ten brązer się zupełnie inaczej rozkłada i wchłania. No ale naprawdę, nie żałujcie no, już na ten brązer. Wydaliście i właśnie to w sumie powinienem powiedzieć na koniec, że na co mamy wpływ? Na formę, wiadome, na prezencję, którą poruszyliśmy i na brązowienie. To są trzy rzeczy, na które macie wpływ na scenie. Nie macie wpływ na to, że wpływu na to, kto wyjdzie. Nie macie wpływu na to, co sędziowie powiedzą. Oprócz tego, jak się zaprezentujecie, pokażecie formę i tak dalej. No i tyle. A co wy z tym zrobicie? Myślę, że takie lekcje były... Właśnie, będziecie jeszcze organizować, bo teraz już robisz prepa, ale jeszcze dasz radę zorganizować lekcje? Przed zawodami u pana Roberta? No z przed tymi... To nie wiem, bo w maju. Wrześniowymi. A, przed wrześniowymi? No jest szansa, bo tak naprawdę tutaj do maja jest za mało czasu i mogłoby być jak na przykład ostatnio, że tam jednak tych osób wcale nie było za wiele, a też no, trochę sytuacja dalej, wiesz, z tym wszystkim jest na tyle problematyczna, że ciężko zawodnikom się zdecydować i przepraszam, zdecydować i gdzieś tam przyjechać, chociaż z drugiej strony też jak ktoś nie planuje na przykład startu w tym roku czy coś, to warto jednak też pokazać się wcześniej i potrenować, tak? To nikt nie mówi, że to musi być start w tym roku do tego, żeby przyjechać na pozowanie, tak jak tutaj od ciebie byli teraz. Tak. Nie, nie, jeden chłopak był chyba, tak? Z tego co pamiętam. Dwóch, no, trzech. Więc... Ja ganiam, bo wiesz, ja zawsze, u mnie jest teraz bardzo duży nacisk na to pozowanie, bo wiem, że bez tego nic nie będzie. Dlatego mówię zawsze, jedźcie do Krystiana, czy to na prywatne lekcje, czy to na właśnie te wasze z Bartkiem, co robicie, warsztaty, czy na online się zgłoście. Tak samo ja, wiesz, za każdym razem jak wysyłają fotki, no ale jednak jeżeli mają do ciebie powiedzmy 50 kilometrów, a do mnie 400, no to wiadomo, że lepiej, żeby polecieli do ciebie i będzie to im wygodniej, zdrowiej, bezpieczniej i tak dalej. No, dokładnie. No i mają do mnie. Jak, tak jak właśnie mówisz, postaramy się przed wrześniem coś zorganizować. Ja tam też będę starał się jakiś termin znaleźć, żeby przed, może nie przed zawodami swoimi, ale po, jak będzie możliwość, to żeby coś wybrać. No, bo też w takim okresie wakacyjnym to nie wiem, czy ludziom się będzie chciało za bardzo. Ale, też ale wiesz, zawsze będą wymówki. Zawsze. No dokładnie. Kto będzie chciał, to zrobić, wiesz, płatne z góry i tyle, i będziesz wiedział ile. Wiesz, jakieś rozwiązanie jest. Okej, okay, myślę, że poruszyliśmy wszystkie punkty, które chcieliśmy. Także, jeszcze jak chcecie, to możecie do Krystiana na kamerkę pozowanie się umówić. Tak, no właśnie bardzo fajnie się ostatnio sprawdziły te konsultacje, znaczy te no, online pozowania, tam miałem dwie czy trzy osoby. I tylko moja mała rada, zainwestujcie, jeśli nie macie dobrego światła, w lampę pierścieniową, taką 60, no Dawid wam pokaże. No, tylko ty masz nawet małą, bo i tam jest, ile może być średnicy, z 30 centymetrów. No, mogłaby być większa troszeczkę. No, ja mam taką w domu tutaj akurat masz większą. Swojej Aśki, która ma do makijażu to przeznaczone i ona ma, tak żeby was nie skłamać, no nie wiem, 45-50 centymetrów średnicy, to jest 60 moc, 60 wat. I no ona naprawdę daje radę. Nawet uważam, że jest czasami za jasna, bo jak oglądam później swoje fotki czy coś, to w niektórych miejscach, jak nie kliknę na ekran, na przykład nie ściemnię w aparacie, to jest to prześwietlone, no nie? Ale
Uważam, że tam nie wiem, to ile to może kosztować? Ze 100, 150 zł złotych może? kosztuje taka lampa. Zresztą przyda Wam się, jak będziecie robili check-iny, powiadomo, bo często jest światło, świt na przykład. Tak, zwłaszcza na przykład, wiesz, jak przychodzi jesień, zima, nie ma dziennego światła do tego, żeby z rana zrobić fotki, czy ktoś robi fotki na wieczór do raportu, to nie ma wtedy problemu, stawiasz lampę, można dokupić nawet ten statyw do tej lampy doczepiany, że telefon wkładasz w środek. Ja akurat robię tak, że mam osobny statyw jeszcze i po prostu przy lampie sobie ustawiam, no nie? Więc no. Patrzyłem na ten mój połamany. I ten, i to naprawdę dużo daje, bo nie trzeba tego światła chodzić, szukać i można taką lekcję właśnie chociażby pozowania. O, na przykład taki, no dokładnie. Tutaj macie nóżkę wyciąganą. Tak. O, od razu będziecie mieli. To jest... Wszystko jest na Allegro, żeby nie było zaraz pytania, a linka, jaka lampa i tak dalej, wszystko na Allegro. 60, jeśli chodzi o moc, czy tam 50 nawet. I tyle, nie? To wpisujecie w Google lampa pierścieniowa 50 W i macie tego w ciur. No i tak samo statyw do telefonu po prostu. Dokładnie. Tyle, że wysoki. Okej, okay, dzięki Ci bardzo, Krystian, za poświęcony czas. Dziękuję. I życzę Ci powodzenia w prepie. Ja jestem jeszcze gruby i zostanę gruby. Spoko, spoko. Dzięki.